W poprzednich filmach z serii o niedźwiedziopodobnych obiektach w aktach Fundacji SCP przedstawiłem Wam mroczne historie budowniczego misia SCP-1048 i misia z naszywką, z sercem SCP-2295. I mam nadzieję, że dowiodłem, że tego typu obiekty mają to do siebie, że nie zawsze są tym, czym sądzimy na pierwszy rzut oka. Inne raporty SCP natomiast dowodzą nam idealnie, że naprawdę nie chcielibyśmy nawet wiedzieć, czym są w rzeczywistości pod powłoką pluszowego misia. Tak właśnie jest w przypadku SCP-1055 Bugsy. Po otwarciu raportu SCP-1055 ukazują nam się standardowe informacje o skipie, jego numer i klasa, w tym wypadku klasa Keter, co oznacza, iż jest niezwykle trudny w zabezpieczeniu, i przełamanie tych zabezpieczeń byłoby katastrofalne w skutkach. Następnie czytamy dość niestandardowe ostrzeżenie, które mówi nam, że SCP-1055 jest zagrożeniem informacyjnym i że sam raport jest niepełny, a żeby poznać jego zawartość, trzeba posiadać zgodę personelu z piątym poziomem upoważnień. Bla bla bla. Co to znaczy? Zagrożenie informacyjne wytłumaczymy sobie później, bo na chwilę obecną to po prostu jakieś fancy słówko na wchuj niebezpieczną rzecz, o której nie możesz wiedzieć. A to, że musisz uzyskać zgodę od gościa z piątym poziomem upoważnienia to sprawa trochę ciekawsza. Bo pomyślcie sobie, hmm, to tylko poziom upoważnienia, czyli muszę zapytać kogoś ważnego i będę mógł czytać sobie dalej. Otóż nie tym razem. Poziom piąty upoważnienia według struktury zatrudnienia posiadają tylko najważniejsze osoby w fundacji. Naprawdę, najważniejsze, czyli Rada O 5, rada nadzorców, 13 osób, których nikt nawet na oczy nie widział, ani nie wie jak się nazywają, tak bardzo są tajni. To ostrzeżenie mówi nam, że to, co się dzieje z SCP-1055, naprawdę nie powinno trafić w niepowołane ręce. Przejdźmy szybko do specjalnych czynności przechowawczych, zanim dowiemy się, czym jest omawiany skip. Jak w takim razie należy przechowywać SCP-1055? W sekcji SCP czytamy, że aktualnie obiekt mieszka sobie gdzieś pod ziemią, niedaleko ośrodka 77, z którego można do niego pojechać kolejką jednoszynową. A dwóch członków personelu opiekuje się nim i co 8 godzin sprowadza go na całodobową obserwację. Kwatery mieszkalne SCP-1055 to naprawdę ciekawe miejsce. Ma tam pokój zabaw z telewizją, materac futonowy, nagłośnienie, wszystko. A jako coś poprosi pracowników do jedzenia, to ma to dostać, bez dyskusji. Krótko mówiąc, niezły z niego burżuj, ale dalej mamy jeszcze dziwniejsze rzeczy na jego temat. Czytamy, że SCP-1055 przywiąże się do losowego obiektu i będzie go trzymał przez cały dzień. Pracownicy muszą pochwalać to zachowanie i pozwalać na to, nawet podczas kąpieli czy karmienia. No okej, okay, czemu nie? Aktualnie tym obiektem jest pluszowy miś, nazwany Bugsy. Według raportu, SCP-1055 trzeba odizolować i zachować jego, cytuję, pozytywną postawę społeczną. A w wypadku katastrofy, wszyscy mają się ewakuować i zalać mieszkanie SCP-1055 pod tlenkiem azotu. Pod żadnym pozorem SCP-1055 nie może stać się jednak krzywda, nawet i w szczególności jeśli stanie się agresywny. Hmm. To trochę dziwne. Nie wiem, jak to interpretować. Fundacja w końcu chce go zabić, czy nie? Ale przejdźmy dalej. Następnie mamy dodatkowe informacje, do których nie mamy mieć dostępu, bo nie mamy odpowiedniego upoważnienia, tak jak wspomniałem na początku. Okej, okay, pominiemy je póki co. Koniec sekcji SCP. To wzmianka o tym, że personel poziomu czwartego nie może znaleźć się w pobliżu 50 km od ośrodka 77 ani wchodzić w kontakt z personelem przydzielonym do pracy nad obiektem. Tak, w fundacji panuje jakaś chora paranoja. Najpierw mówią, że tylko ludzie z poziomem piątym mogą wiedzieć, czym naprawdę jest SCP 1055, potem mówią, żeby wysyłać tam ludzi i robić wszystko, co on sobie zażyczy, a potem, że jak coś się spieprzy, to zalać wszystko paliwem rakietowym. Ale, ale, ale! Ludzie z poziomem czwartym, którzy też gówno wiedzą na jego temat, nie mogą w ogóle być w pobliżu tej placówki! O co w tym wszystkim chodzi? Przejdźmy do opisu. SCP-1055 to formalnie Michael Schroeder z Douglas ze stanu Wyoming w Stanach Zjednoczonych. To 29-letni facet, mierzący około 190 cm wzrostu i 120 kg wagi. Choć w raporcie autor uparł się, żeby używać cali i funtów. Dzięki, Sorts. Co jednak najciekawsze na jego temat, to fakt, że cierpi na schorzenie spektrum autystycznego i zespół Down. Dalej czytamy, że można się do niego zwracać Mikey albo 1055, albo jak tylko sobie zażyczy. Po prostu należy traktować go jak normalnego człowieka, zarówno w dokumentach, jak i komunikacji. I tyle. Potem mamy informację o tym, że resztę opisu usunięto. Potem mamy kolejne informacje dodatkowe dla poziomu piątego, a potem dodatek, który mówi o tym, że procedury przechowawcze stworzono dzięki temu, że przejęto materiały od jakiegoś GOI. GOI, GOI, czyli Group of Interest, czyli po prostu innej organizacji w świecie fundacji, takiej jak Ręka Węża, Rebelia Chaosu czy Arwy Coolidge. Owe GOI chciało zniszczyć SCP-1055 Michaela, ale nie udało im się i w następstwie nastąpiło coś. Co z raportu również usunięto. Następnie mamy znów dodatkowe informacje i tyle. Koniec. Nic nie wiemy. SCP-1055 to facet z autyzmem i tyle. Dziękuję za uwagę. Ale oczywiście możemy zajrzeć do wszystkich tych tajnych informacji, żeby dowiedzieć się więcej, prawda? Oczywiście na własne ryzyko. Nie mówcie, że was nie ostrzegałem. Cofnijmy się do specjalnych czynności przechowawczych, do sekcji SCP, gdzie mamy pierwsze dodatkowe informacje tylko do wglądu dla Radio 5. Dostęp przyznany. Po przeczytaniu tych informacji należy je usunąć albo zniszczyć, a dzielenie się nimi jest zabronione. Czytamy, że zabezpieczenie SCP 1055 zależy od tego, jak się czuje jego właściciel członek klasy ludzkich obiektów testowych Fundacji klasy D tutaj zwany D1055. Moment, moment. Czyli Michael Schroeder to nie jest SCP, tylko klasa D? Na to wychodzi, bo czytamy, że pracownicy muszą wierzyć w to, że to Mikey jest anomalnym bytem, ponieważ prawdziwy SCP 1055 reaguje na samą świadomość tego, że jest SCP. Jest zagrożeniem informacyjnym, więc nikt nie może wiedzieć, czym jest naprawdę. Mikey, mimo że jest ograniczony umysłowo, jest świadomy powagi zadania trzymania Bugsiego w swoich ramionach. To jego jedyny cel w życiu. D1055 Michael Schroeder jest jak dotąd jedynym znanym sposobem na przechowywanie SCP-1055 bez ogromnych ilości zabitych członków personelu. Tak więc fundacja nie jest aż tak czysta jak myślimy. Perfitne kłamstwo i wykorzystywanie osoby o upośledzeniu umysłowym, aby przechowywać potwora który najwidoczniej potrafi siać chaos na tyle duży, że tylko Rada O5 może o tym wiedzieć. Nie pierwszy raz fundacja wykorzystuje tak ludzi i pewnie nie ostatni, jednak to jest wyjątkowo brudne zagranie. Czym więc jest SCP-1055? Na pewno chcecie wiedzieć? Przejdźmy do opisu, a raczej do prawdziwego opisu, którego pewnie już się domyślacie od samego początku tego filmu. SCP-1055 to Bugsy. To miś, a w zasadzie niedźwiedź Grizzly, przypominający teraz pluszowego misia. Przypominający, bo to nie jest pluszowy miś. To niedźwiedzia masa, która spontanicznie powiększa się i zmniejsza. A im więcej osób z prawdziwą naturę SCP-1055, tym bardziej ten zwiększa masę. Wyrasta mu więcej kończyn, aż nie zostanie przytłuczony przez własny rozmiar i nie będzie mógł się dłużej poruszać. Masa będzie kontynuowała rozrost, zabijając wszystko na swojej drodze. I będzie nadal ewoluowała i niszczyła wszystko. Jest prawie niezniszczalny, aż 75% każdego wrogiego działania podjętego wobec SCP-1055 jak dotąd nie przyniosło większych skutków. Co ciekawe, Bugsiego tak naprawdę nie obchodzi, co o nim myślisz, ważne, że w ogóle o nim myślisz. Łagodna, świadomość o nim jako SCP, jako o potworze ma mniejsze działanie, a świadomość pełna strachu lub nienawiści powiększa go i dodaje mu sił. Jedyny sposób, by zmniejszyć rozmiar SCP-1055 i jego siłę, to śmierć minimum 80% osób, które są świadome jego istnienia. Żadne środki amnezyjne nie są w stanie wyeliminować zagrożenia świadomości Surobaksiego. Jedyny sposób, by pozbyć się go całkowicie, to zabicie wszystkich narażonych osób wszystkich osób, które o nim wiedzą wliczając w to Radeo 5 i każdego, kto przeczytał ten dokument. Natomiast w przypadku braku właściwego powstrzymania SCP 1055 i upublicznienia jego egzystencji nastąpiłby scenariusz końca świata klasy XK. Bugsi przełamał zabezpieczenia już 12 razy. Przy tym ostatnim zbombardowano ówczesny ośrodek 76 i zabito wszystkich pracowników, za wyjątkiem D1055, który cudem przeżył. Został ochroniony przez samego Baksiego, który otoczył go kocem ochronnym ze swojej masy. D-1055, natomiast od tamtego momentu przyczepił się do niego i nie pozwala mu na rozrost. Postawiono hipotezę, że Michael tak naprawdę nie rozumie prawdziwej natury misia. Nie rozumie, że jest tak naprawdę potworem, który może uciec w każdej chwili. Nikt z fundacji nie wie, czym tak naprawdę jest Bugsy. Wszyscy skupiają uwagę na D-1055, więc prawdziwe zagrożenie nie może się rozrosnąć. W całym dokumencie wstawiono fałszywe usunięte dane, żeby ludzie martwili się właśnie Michaelem. Nikt przy tym nie zwraca uwagi na to, że ten zaskakująco realistyczny pluszowy miś, którego trzyma cały dzień, zdaje się jakby się poruszał i drgał, jak fragmenty źle poszywanego zgniłego mięsa. Pracownicy myślą, że to efekty anomalne Majkiego, a nie Misia. Nie wiedzą tak naprawdę, co robi Majki, ale przede wszystkim nie wiedzą nic o Baksim. Pod koniec raportu mamy kłótnie trzech członków rady o 5-10. o 5 -10 Twierdzi, że to nieetyczne wykorzystywać kogoś z upośledzeniem umysłowym i kazać mu trzymać w uścisku koniec świata. Sugeruje, że trzeba poszukać lepszego rozwiązania, takiego, które zabezpieczy go na dłuższą metę, np. wysłanie go w kosmos albo w głębi oceanu. O 5-5 odpiera. Mówi, że jeśli zabiorą Baxiego od Michaela, to ryzykują kolejnym przełamaniem zabezpieczeń. I jak już chcą, to niech zrobią to osobiście, przynajmniej będzie jednej osoby wiedzącej mniej. O 5-7 natomiast kończy dyskusję i cały raport, mówiąc, że zgodnie z protokołem 12, już na chwilę obecną rekrutują wiele osób opóźnionych do roboty przy Keterach i że aktualnie przygotowują przyszłych kandydatów na stanowisko D1055, żeby przygotować się na najgorsze. Mówi, że jasne, mogą go wysłać w kosmos, tak żeby wszyscy go mogli widzieć z daleka, jak się rozrośnie, ale wykorzystywanie faceta z autyzmem jest po prostu bezpieczniejsze i tańsze. Podsumowując, SCP-1055 to ukryty horror, o którym nikt nie powinien nic wiedzieć. A póki co trzyma go jedynie wątły, pełen niekwestionowanej miłości uścisk Michaela, D-1055. Osoby, które nad nim pracują, nie mają zielonego pojęcia, czym jest. Osoby, które zlecają zadania pracujące na 1055, siedzą gdzieś bezpiecznie 70 km od placówki i również nie mają pojęcia, czym jest. A osoby najwyżej w hierarchii Wiedzą, że jedyna opcja w wypadku, gdyby ktoś opublikował informację o Baxim, na przykład w formie filmu na YouTube, to śmierć wszystkich, którzy o nim wiedzą. Ups.